Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Mateusz Maślanka. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład dotyczący specyfikacji technicznej produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ISOP. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Proga Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzające niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Dane pozyskane w ramach projektu ISOC można podzielić na kilka produktów. Produkt pierwszy i drugi, dane LIDAR. Produkt trzeci, dane numerycznego modelu terenu. Produkt czwarty i piąty, dane numerycznego modelu pokrycia terenu w dwóch standardach. Produkt szósty, cyfrowe zdjęcia lotnicze. Dodatkowo, produktami pozyskanymi w ramach projektu ISOC jest raport dostawy i profil metadanych numerycznego modelu terenu. Obszar pozyskania danych podzielono na dwa standardy. Standard pierwszy o powierzchni liczącej 275 000 km kwadratowych, o gęstości chmury punktów 4 punkty na metr kwadratowy i 6 punktów na metr kwadratowy w obszarach priorytetowych. Drugi standard, który charakteryzuje się łączną powierzchnią 14 000 km kwadratowych, Produkt pierwszy to chmura punktów LIDAR w standardzie pierwszym z gęstością chmury punktów co najmniej 4 punkty na metr kwadratowy po wyrównaniu, po klasyfikacji z atrybutami RGB podzielona na moduły archiwizacji. Produkt drugi posiada te same cechy, ale opracowany jest w standardzie drugim, a więc chmura punktów posiada gęstość 12 punktów na metr kwadratowy. Do najważniejszych parametrów lotniczego skanowania laserowego Zalicza się gęstość chmury punktów, zróżnicowaną w zależności od standardów. Wszystkie miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców objęte są skanowaniem laserowym o gęstości 12 punktów na metr kwadratowy. W obu standardach pokrycie poprzeczne między szeregami musi być większe bądź równe 20%, natomiast kąt poprzeczny skanowania nie większy niż 25 stopni, ale w przypadku obszarów zalesionych dla standardu pierwszego i drugiego. Dopuszczono kąt poprzeczny skanowania nie większy niż 30 stopni. Warunki techniczne podczas wykonywania nalotu w latach 2011 i 2012 pozwalały na wykonanie pojedynczego szeregu o maksymalnej długości 40 km, przy czym limit ten nie obowiązywał już w wytycznych z lat 2013-2014. Średnica plamki promienia laserowego na powierzchni terenu nie powinna przekraczać 50 cm, natomiast dokładność wysokościowa i sytuacyjna dla standardu pierwszego powinna być równa bądź mniejsza niż 15 cm dla dokładności wysokościowej, a dla dokładności sytuacyjnej 50 cm. Dane lidar posiadają zarejestrowaną intensywność odbitych sygnałów oraz minimum 4 odbicia promienia lasera. Wszelkie dane LIDAR zostały podzielone na klasy według specyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji. Wyróżniono punkty przetwarzane, ale niesklasyfikowane w skład których wchodzą m.in. samochody, linie energetyczne, namioty cyrkowe, czy też stogi siana, ogrodzenia oraz przystanki autobusowe. Kolejną klasą, bardzo ważną ze względu na pozyskanie na jej podstawie numerycznego modelu terenu, jest klasa punktów leżących na gruncie. W skład niej wchodzą wszystkie elementy, po których stąpamy, np. podłoże, drogi, pagórki, grunty w szklarniach, mielizny, poziomy peronów. Punkty znajdujące się powyżej terenu, a nie będące w klasie niesklasyfikowane, dzieli się ze względu na przedziały wysokościowe liczone względem klasy Grand. Punkty reprezentujące niską roślinność znajdują się w zakresie do 40 cm od punktów leżących na gruncie, punkty reprezentujące średnią roślinność w zakresie 40 cm do 2 m, punkty reprezentujące wysoką roślinność powyżej 2 m. Na ogół z punktów wysokiej roślinności wyszukuje się punkty reprezentujące budynki, budowle oraz obiekty inżynierskie w skład których wchodzą poza budynkami mosty, wiadukty, Estakady czy też kładki dla pieszych. W chmurze punktów wyróżnić można jeszcze szumy. W skład nich wchodzą punkty omyłkowe, wśród których wyróżniamy dwa rodzaje: niskie, czyli znajdujące się pod ziemią, poniżej poziomu terenu, oraz punkty wysokie, czyli znajdujące się ponad budynkami i wegetacją. Do klasy szumy kwalifikuje się również piki wysokościowe, na powierzchni lustra wody o wysokości powyżej 40 cm oraz spiki wysokościowe, które nie są wynikiem efektu skanowania wjazdu do garażu, zejścia do piwnicy. Ósmą klasą dostępną w projekcie isok jest klasa punktów reprezentujących obszary pod wodami. Punkty te odzwierciedlają obszary cieków wodnych, wody stojące, jezior, stawów, punktów będących odbiciem z wody m.in. dużych basenów rekreacyjnych, Małych basenów przydomowych, oczyszczalni ścieków, basenów przemysłowych, zarośniętych stawów, zbiorników wodnych przy fontannach. Ostatnią klasą są punkty z obszarów wielokrotnego pokrycia. Są to punkty znajdujące się w miejscach nakładania się na siebie sąsiadujących szeregów. W obszarach takich wycina się punkty i pozostawia te najbardziej dokładne. Na niniejszym slajdzie Znajduje się przykładowy przekrój poprzez sklasyfikowaną chmurę punktów. Wynikowa chmura punktów LIDAR opracowana jest w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych, oznaczonych symbolem PL1992, oraz układzie wysokościowym, oznaczonym symbolem PL-kron86NH. Produkty są archiwizowane i przekazywane do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jako moduły archiwizacji w plikach zapisanych w formacie LAS. Wersja 1.2 Point Data Record Format 3. Średnia wielkość pojedynczych plików w standardzie drugim wynosi około 200 MB. Natomiast w standardzie pierwszym około 400 Modułem archiwizacji w przypadku produktu drugiego jest obszar ograniczony granicami 1,64 części sekcji mapy w skali 1 do 10 tysięcy w układzie współrzędnych PL 1992. Modułem tym jest kwadrat o rozmiarach bliskich 0,5 km na 0,5 km, natomiast w przypadku produktu pierwszego Modułem archiwizacji jest obszar ograniczony granicami 1-16 części sekcji mapy w skali 1 do 10 tysięcy w układzie współrzędnych PL-1992, obszar około 1 km na 1 km. Produkt trzeci to numeryczny model terenu w strukturze GRID o wymiarach oczka siatki równych 1 m. Wytworzony z danych lidar, jednolity dla obszarów standardu pierwszego i standardu drugiego, podzielony na moduł archiwizacji. Z kolei produkt czwarty to numeryczny model pokrycia terenu generowany z danych lidar standardu pierwszego w strukturze grid o rozmiarze piksela równym 1 m. Numeryczny model pokrycia terenu podzielony jest na moduły archiwizacji. Produkt piąty to numeryczny model pokrycia terenu generowany z danych LIDAR standardu drugiego w strukturze GRID o półmetrowym wymiarze oczka siatki. Podobnie jak produkt trzeci podzielony na moduły archiwizacji. Numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu zapisywany jest w dwóch formatach. W formacie ASCII oraz ESRI GRID. Oba te modele tworzą ciągłą obszarowo bazę danych, składającą się z poszczególnych modułów archiwizacji. Modułem archiwizacji jest obszar ograniczony granicami czwartej części sekcji mapy w skali 1 do 10 tysięcy w układzie współrzędnych PL-1992. Numeryczny model terenu generowany jest z punktów lidar zaklasyfikowanych do punktów leżących na gruncie oraz reprezentujących obszary pod wodami. Oznacza to wysokie wymagania do procesu odfiltrowania punktów nienależących do terenu, to jest budynków, roślinności i innych obiektów wystających ponad teren. Powstałe w ten sposób obszary pozbawiane danych o chmurze punktów przed generowaniem wynikowego numerycznego modelu terenu wypełnia się poprzez odpowiednią interpolację. Numeryczny model terenu. Opracowany jest w układzie współrzędnych oznaczonym symbolem PL1992 oraz układzie wysokościowym oznaczonym symbolem PLKron86NH. Numeryczny model pokrycia terenu tworzy się na podstawie danych ALS z pierwszego odbicia, wybierając punkty zaklasyfikowane jako punkty leżące na gruncie punkty reprezentujące roślinność punkty reprezentujące budynki, budowle i obiekty inżynierskie oraz punkty odpowiadające wysokości zwierciadła wody. Modułem archiwizacji dla produktu trzeciego, czwartego i piątego jest obszar ograniczony granicami czwartej części sekcji mapy w skali 1 do 10 tysięcy w układzie współrzędnych PL1992 o przybliżonym rozmiarze boku modułu 2200 metrów. Produkt szósty to barwne zdjęcia lotnicze wykonane kamerą cyfrową wraz z nadaną georeferencją. Zobrazowania lotnicze służą jako pomocniczy materiał interpretacyjny i źródło informacji o atrybutach RGB dla chmury punktów LIDAR. Zdjęcia lotnicze są barwnymi zobrazowaniami w barwach rzeczywistych o rozdzielczości terenowej w standardzie pierwszym 50 cm. Natomiast w standardzie drugim 30 cm. Zdjęcia cyfrowe pozyskiwane w ramach zamówienia wspomagają interpretację chmury punktów ALS na etapie opracowania oraz stanowią źródło informacji do nadania każdemu punktowi chmury punktów ALS atrybutów RGB, przez co możliwe jest stworzenie i zwizualizowanie tzw. kolorowej chmury punktów. W przypadku synchronicznej rejestracji zasięg poprzeczny rejestracji nie powinien być mniejszy niż szerokość pasa skanowania lidar. Natomiast w przypadku niesynchronicznej rejestracji pokrycie poprzeczne zdjęć powinno być większe, bądź równe 30%. Z kolei pokrycie podłużne zdjęć musi być większe, bądź równe 60%. Trajektoria nalotu kamerą może mieć inny kierunek w stosunku do trajektorii skanera. Umowy zawarte przez Google zabraniają pozyskiwania zdjęć cyfrowych przez wykonawców na obszarach wyłączonych z rejestracji fotograficznej. W związku z powyższym, niektóre ramki danych lidar mogą nie mieć nadanych atrybutów RGB lub przypisane atrybuty mogą pochodzić ze zdjęć lotniczych udostępnionych na ten cel z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przykładem obszaru wyłączonego jest poligon wojskowy. Zdjęcia cyfrowe zapisywane są w formacie TIF z rozdzielczością radiometryczną 24 bity na piksel, a więc 8 bitów na piksel dla każdego z kanałów. Zdjęcia te zapisywane są z piramidą obrazową, segmentowane z kompresją JPG. Wraz ze zdjęciami cyfrowymi dla każdego bloku lider przekazywane są m.in. metryka kamery fotogrametrycznej którą wykonywany był nalot oraz wykaz elementów orientacji zewnętrznej poszczególnych zdjęć. Dla każdego bloku LIDAR opracowany jest oddzielny raport dostawy. Raport dostawy stanowi szczegółowy opis procesów zbierania, opracowywania i kontroli danych ALS dostarczonych przez wykonawcę. Raport dla produktu pierwszego i drugiego zawiera szczegółowy opis procesu klasyfikacji chmury punktów ALS, opis procesu nadawania atrybutów RGB każdemu punktowi ALS, informacja o parametrach chmury punktów po klasyfikacji, informacja o formacie zapisu i podziale na moduły archiwizacji, informacja o dokładności klasyfikacji. Raport dostawy dla produktu trzeciego, czy też czwartego i piątego zawiera informacje o szczegółowym opisie procesu przetwarzania numerycznego modelu terenu. Lub numerycznego modelu pokrycia terenu w strukturze grid, zastosowanej metodzie interpolacji o formacie zapisu i podziale na moduły archiwizacji oraz o dokładności wynikowego numerycznego modelu terenu lub numerycznego modelu pokrycia terenu. W raporcie dostawy znajdują się również informacje dotyczące użytego sprzętu podczas realizacji zamówienia. Raport dla produktu 6 przedstawia charakterystykę zdjęć wykonanych cyfrową kamerą synchronicznie ze skanowaniem laserowym oraz zdjęć wykonanych niesynchronicznie wraz z metodyką i oceną dokładności georeferencji tych zdjęć. Do raportu dostawy należy załączyć aktualną metrykę kalibracji skanera, za pomocą którego wykonywany został scanning dla danego bloku LIDAR dane trajektorii skanowania, mapę przeglądową dla układów współrzędnych PL 1992. Metadane bloku LIDAR to produkt, który jest stworzony w celu opisania dodatkowymi informacjami opracowanych w ramach projektu danych wysokościowych, czyli danych pomiarowych LIDAR oraz numerycznego modelu terenu i numerycznego modelu pokrycia terenu. Dzięki metadanym bloku LIDAR możliwe jest przede wszystkim wyszukiwanie znajdujących się w państwowym zasobie godyzyjnym i kartograficznym zbiorów danych, które zostały opisane metadanymi oraz wyszukiwanie informacji na temat tych zbiorów danych. Metadane są dostępne publicznie, przez co odbiorcy otrzymują bogate i aktualne źródło informacji na temat lokalizacji zbiorów danych oraz innych charakterystyk. Ilościowych i jakościowych tych zbiorów danych. Metadane stanowią element infrastruktury informacji przestrzennej tworzonej na mocy dyrektywy Inspire oraz jej aktów wykonawczych, których zapisy implementuje się w polskim prawie poprzez ustawę o infrastrukturze informacji przestrzennej. Zgodnie z wytycznymi technicznymi Inspire metadane zbiorów danych przestrzennych. Opracowywane są w zakresie i formie określonej w normach ISO 19115 i ISO 19139. Techniczną implementacją norm ISO jest profil metadanych, który zawiera wykaz elementów istotnych z punktu widzenia opisu zbiorów danych przestrzennych, wraz z określeniem stopnia powinności wypełnienia tych elementów. Zgodnie z warunkami technicznymi, pliki metadanych Przypisane są do każdego bloku lidar i tworzone są dla każdego pojedynczego modułu archiwizacji wyżej wymienionych produktów lidar. Metadane bloku lidar opracowywane są w postaci plików w formacie XML, których struktura, a więc hierarchia, typ elementów, liczność elementów, musi być zgodna ze schematem XSD, określonym w normie ISO 19139. Nazwa pliku metadanych jest unikatowa i odpowiada przypisanemu kodowi zasobu dla danego modułu archiwizacji. Pliki XML metadanych posiadają hierarchiczną strukturę i składają się z powiązanych wzajemnie sekcji, encji i elementów metadanych. Sekcje są obiektami nadrzędnymi i składają się z encji, które z kolei stanowią zbiór elementów metadanych, zawierających informacje opisujące zbiory danych. Sekcje i elementy stanowią główne obiekty plików metadanych, zbiorów danych przestrzennych. W plikach XML metadanych bloku LIDAR można wyróżnić następujące główne sekcje i ich elementy. Pierwszą sekcją jest identyfikacja. Zawiera elementy identyfikujące jednoznacznie zbiór danych wchodzący w skład bloku LIDAR. Tytuł zasobu, tytuł alternatywny, streszczenie, typ zasobu, adres zasobu. Unikatowy identyfikator zasobu, język zasobu, typ reprezentacji przestrzennej, czy też informacja dodatkowa. Kolejną sekcją jest klasyfikacja danych przestrzennych, która wskazuje ogólną klasyfikację tematyczną bloku LIDAR za pomocą kategorii tematycznej. Ważną sekcją są słowa kluczowe, pozwalające na uszczegółowienie wyszukiwania zbioru danych w stosunku do zbyt ogólnej kategorii tematycznej. Sekcja ta składa się z dwóch elementów. Wartości słowa kluczowego oraz standardowego słownika źródłowego. Położenie geograficzne. Ta sekcja podaje informacje o położeniu geograficznym bloku LIDAR z wykorzystaniem elementów: geograficzny prostokąt ograniczający oraz układ odniesienia współrzędnych. Na niniejszym slajdzie znajdują się przykładowe słowa kluczowe dla numerycznego modelu pokrycia terenu. Tymi słowami są dokładność wysokościowa grupa asortymentowa, lotniczy skanik laserowy, interwał siatki, topografia, numeryczny model powierzchni terenu, profil terenu czy też rzeźba. Elementy należące do sekcji odniesienie czasowe odpowiadają za informacje o czasowym wymiarze opisywanych danych poprzez opis dokładnej daty rozpoczęcia pozyskania danych w przypadku elementu zakres czasowy oraz określają czas utworzenia zbioru danych w postaci cyfrowej. Do sekcji Jakość i Ważność należą elementy określające pochodzenie i historię zasobu oraz poziom szczegółowości danych wysokościowych, pochodzenie, rozdzielczość przestrzenna, dokładność położenia, opis procesu tworzenia zbioru danych. Sekcja Zgodność określa zgodność wykonania zbiorów danych bloku LIDAR ze specyfikacją techniczną, na podstawie której powstał zbiór danych wysokościowych za pomocą następujących elementów: Specyfikacja, stopień. Profil metadanych NMT zawiera informacje o zarządzaniu zasobem poprzez określanie zakresu i częstotliwości aktualizacji zasobu. Wśród informacji znajdujących się w metadanych NMT znajdują się wymogi dotyczące dostępu i użytkowania, ograniczenia w publicznym dostępie oraz informacje o organizacji odpowiedzialnej za tworzenie zbiorów danych przestrzennych. Dodatkowo każda osoba przeglądająca metadane Znajdzie informacje o dystrybucji, a więc o formacie zapisu danych wysokościowych oraz informacje na temat metadanych, czyli o punkcie kontaktowym, dacie metadanych, wersji normy metadanych, identyfikatorze pliku metadanych, standardzie zapisu znaków oraz języku metadanych. Plik XML metadanych bloku LIDAR. Można odczytywać, edytować, walidować, czyli sprawdzać ich poprawność oraz wyszukiwać poprzez serwisy goportalgov.pl. W serwisie tym udostępnione są specjalne narzędzia służące zarządzaniu metadanymi. Należą do nich następujące aplikacje i narzędzia internetowe. Edytor metadanych to aplikacja umożliwiająca tworzenie, odczyt i edycję plików metadanych. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie walidować pliki w przyjętym profilu metadanych oraz opublikować metadane w katalogu metadanych. Walidator metadanych to aplikacja sieciowa służąca weryfikacji zgodności plików metadanych z normami i przepisami wykonawczymi. Weryfikacja odbywa się poprzez badanie zgodności ze schematem XML zapisanym w postaci pliku XSD. Walidator dostępny jest również w postaci usługi WPS. Usługa wyszukiwania CSW jest usługą, która umożliwia udostępnianie metadanych znajdujących się w katalogu metadanych. Usługa jest zgodna ze specyfikacją OGC CSW dzięki usłudze możliwe jest szybkie i łatwe wyszukiwanie danych przestrzennych. W ramach systemu Goportal 2 funkcjonują dwie usługi katalogowe. Katalog metadanych, udostępniający metadane krajowe. I katalog metadanych Inspire, publikujący metadane zbiorów danych tworzących europejską infrastrukturę informacji przestrzennej. Metadane zbiorów danych bloków LIDAR dostępne są w Krajowym Katalogu Metadanych. Wyszukiwanie metadanych jest to wyszukiwarka metadanych zbiorów danych nie wymagających od użytkownika szczegółowej znajomości zawartości pliku metadanych. Za pomocą tego narzędzia można wyszukać metadane oraz wyświetlić na tle mapy ich zasięg przestrzenny. Zachęcam do skorzystania z edytora metadanych, który dostępny jest na stronach geoportalu. Poszczególne zakładki oznaczają sekcje, natomiast w każdej z tych zakładek znajdują się obszary, w których można uzupełnić wcześniej wymienione elementy profilu metadanych. Aby dokonać walidacji metadanych, w przeglądarce internetowej należy wpisać adres walidatora, a następnie dokonać wyboru profilu metadanych oraz źródła i pliku. Wynik walidacji pojawi się w oknie walidacji po przyciśnięciu przycisku Waliduj. W celu rozszerzenia wiedzy na temat specyfikacji technicznej produktów opracowanych w ramach zadania Pozyskanie danych wysokościowych w technologii lotniczego skanowania laserowego. Zachęcam do skorzystania z niniejszej literatury. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.skolenialedar.gugik.gov.pl.